No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnej serii na kanale. Tym razem będzie to seria z gry Cities Skylines, no z gry, która już miała premierę 7 lat temu chyba. No ale miałem ją tutaj w bibliotece Steam, nie nagrywałem z niej jeszcze serii, także stwierdziłem, że teraz mamy taki dobry okres na to, bo mamy w zasadzie styczeń praktycznie bez premier, dopiero tam na koniec stycznia coś się dzieje, także stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby po prostu tą grę obgrać. Także nie przedłużając, zaczynajmy sobie nową rozgrywkę. I cóż, myślę, że wybierzemy sobie mapę, którąś z tych pierwszych, tak mi się wydaje. Może mgliste wzgórza? Klify. Dobra, weźmy te mgliste wzgórza, powiedzmy. Zmieńmy nazwę miasta na Łódź. Będziemy budować miasto Łódź tutaj w rozgrywce. No i co? I zaczynajmy. I zaczynajmy. Generalnie ja w tą grę grałem raz. Jakieś 3 lata temu i to było, no, dosłownie jakoś tam 7 godzin pograłem, to było na zasadzie zbudowałem miasto i odinstalowałem grę. Także nie jestem jakimś super ekspertem, jeśli chodzi o ten tytuł, ale już tak od dłuższego czasu chodziło za mną, żeby sobie zagrać znowu w tą grę. Więc myślę, że połączymy po prostu przyjemne z pożytecznym. Zobaczcie, tu mamy drogę taką główną, można powiedzieć. No i od niej w zasadzie musimy teraz zbudować ten obszar. To jest nasz pierwszy ten obszar działania, na którym możemy budować. Potem wraz z rozwojem, bo tutaj zobaczcie, mamy kamienie milowe, musimy osadę najpierw sobie osiągnąć, poziom osady, czyli tam 440 mieszkańców. No i dalej na kolejnych tych kamieniach milowych, kolejnych tam wsiach i tak dalej, jak będziemy to osiągać, to będziemy mogli rozbudować też tereny, czyli kupować działki obok tej. Zaczniemy sobie na razie tutaj, jak mamy, widzicie, musimy tak zresztą pociągnąć od tego wlotu. No dobra, to myślę, że to zrobimy już tak, tak powiedzmy. Ja bym tu od razu połączenie zrobił, żeby, wiecie, żeby mogli zawracać. I co? I myślę, że pociągniemy sobie na pewno tutaj artylerię pierwszą. W ogóle macie tutaj ograniczone zasoby. Na początku jest 70 tysięcy, także też nie można szarżować za bardzo z rozbudową. Nie wiadomo, jak to rozbudowywać, także będziemy musieli tak w miarę mądrze to zrobić. Czy tak wyrażę. Na razie coś takiego zróbmy tutaj. Tu pociśnijmy jeszcze to dalej. Bo myślę, że zrobię tak, że tutaj postawię sobie te rejony przemysłowe, a domki troszeczkę w większej odległości, wiadomo. Dobra, tu już pod domki, moment. Czy jeszcze kawałek dalej, jak myślicie? Dobra, może będziemy jeszcze jakoś rozbudowywać, może jeszcze kawałek dalej, tylko nie chcę, wiecie, przesadzić też, żeby mi siana starczyło na to wszystko. Dobra, to tu dajmy, że tu będzie osiedle mieszkaniowe już. No i tu też sobie walnijmy kilka skrzyżowań. Tak. O. Cyk. Jak widzicie, stawiam na tak zwany porządek hipodamejski, czyli stawianie ulic pod kątem prostym. No dobra. Dobra, myślę, że na razie coś takiego nam wystarczy. Tu jeszcze pociągnijmy sobie drogę
tą stronę. Dobra, bo już na te drogi 20 koła wydałem, to już nie szarżujmy dalej, bo to, co jeszcze musimy zrobić tutaj na początku, to jeszcze musimy doprowadzić elektryczność, moi mili, i zbudować wodociągi. Może zacznijmy od tej sieci wodociągowej, żeby nam na to na pewno nie zabrakło. Przecież no prąd też musimy mieć, ale dobra. Czyli tak, zacznijmy stację wodociągową sobie postawmy. Cyk. I tutaj od razu zróbmy też rurę ściekową, trochę dalej. Cyk. No i co? I teraz kanały musimy doprowadzić po prostu. Zobaczcie. Do tych naszych terenów budowlanych. O, i tutaj ci już wszyscy będą mieć wodę. Ale jeszcze coś takiego myślę, że sobie pociągniemy, żeby taka była sieć, powiedzmy, wodociągowa obejmująca cały ten teren. Widzicie? No dobra, i teraz kilka takich, żeby... Oj! Tu połączyć. Cyk. To nie musi być tak turbo prosto. Chodzi o to, żeby tu wszędzie była woda. Znaczy wszędzie tam, gdzie są budynki, nie? Ale ja tu może będę stawiał. Jeszcze nie wiem, jak to będzie się rozwijało. Także od razu chcę, żeby wszędzie tu na tym obszarze była woda. No i dobra, zobaczcie, 30 koła nam już tylko zostało. Ale wodę mamy już doprowadzoną. Jeszcze teraz elektryczność w zasadzie. Ja sobie postawię na turbiny wiatrowe. Tutaj zobaczcie, gdzie macie takie ciemniejsze tereny, to znaczy, że bardziej wiatr wieje. I widzicie, większa produkcja by była. Tutaj na przykład by było 6, tu by było, zobaczcie, tylko 3, a tutaj na tych wzgórzach będzie 8 MW z takiego wiatraczka. Także sobie postawimy 6000, widzicie, jeden wiatraczek, także myślę, że od razu sobie postawmy, żeby mieć z głowy ze 2 chociaż. No, ze 2 chociaż wiatraczki, to nam zaopatrzy to miasto w prąd. No i co? I myślę, że możemy od razu już teraz przechodzić do stawiania pierwszego tego sektora budowlanego, potem, znaczy nie budowlanego, tylko mieszkalnego. Potem sobie po prostu dociągniemy ten prąd. Dobra, to tutaj dziebnijmy. Widzicie, tutaj jakby wyznaczyłem tereny pod budynki mieszkalne. No i oni teraz się będą sprowadzać. Tutaj mamy saldo, jak widzicie, na razie mam minus 159 monet. No ale z kasą dobrze stoimy, jeszcze mamy 20 tysięcy na wykorzystanie. Na razie zaczynamy od tego sektora mieszkalnego, bo zielony to jest tak, bo tu macie trzy sektory. Zielony to jest sektor mieszkalny, ten jest sektor handlowy, to jest sektor przemysłowy. No tu można sobie przekształcić region. Na razie w ogóle nie możemy nic za bardzo budować, bo naszym tym celem jest osiągnięcie po prostu osady, czyli populacji w liczbie 440 ludzi. I wtedy jak nam się uda to zrealizować, no to będziemy mogli postawić sobie wysypisko, szkołę podstawową, klinikę. No i tak wraz z każdym kolejnym poziomem odblokowują się gdzieś tam kolejne budynki, aż do, zobaczcie, Megalopolis jest ostatnie, 90 tysięcy mieszkańców trzeba mieć. Nie wiem, czy w tej serii nam się uda to osiągnąć. Dobra, i zobaczcie, tutaj już się pojawia, że oni nie mają prądu. I ja sobie teraz dociągnę tą nitkę. Ja po prostu chciałem, żeby... O, widzicie, bo mi teraz pokazuje, gdzie ja mogę dociągnąć ten drut jakby z prądem, nie? Żeby ich to już objęło. I o to mi chodziło, żeby troszeczkę tutaj zaczęli stawiać te domki. Dobra, to mi się wydaje, że... My sobie po prostu pociągniemy tutaj i to powinno ich złapać, jak oni się zaczną tam osiedlać. Cyk. Coś takiego zrobimy. O, widzicie? I jak oni tutaj wypełnią, to jakby wszystko się połączy i oni będą mieć ten prąd. Coś tu nie wypełniają, tylko... O, dobra, już zobaczcie, wypełniają. Teraz chyba powinien być tu prąd też. A, i musimy tu jeszcze, dobra, widzicie, oni narzekają, że mają nieczystości, bo już widzę, widzicie, takie...
ścieki zaczynają się gromadzić, bo nie doprowadziłem prądu, wiecie, do tej rury ściekowej i sieci wodociągowej, także tam jeszcze będziemy musieli nitkę prądu doprowadzić. Czyli dobra, zróbmy nawet tak. O. To najwyżej później będziemy poprawiać. Czy może trochę wyżej bym to powinien? Może. Dobra, może tak dajmy. Cyk. I zobaczcie, musi się doprowadzić po prostu tutaj. I tutaj. No, i już będzie prąd w tych budynkach, puśćmy czas. Zobaczcie, widzicie, już jest prąd. I zaraz powinni przestać narzekać tutaj na to, że to nie doprowadza. Bo już powinno działać wszystko. O, tu coś. Co chodzi? Coś nie... A, ja zobaczcie, ja nie doprowadziłem tutaj. Musimy, widzicie, zrobić rurę jakby łączącą tą, te ścieki po prostu z całym ekosystemem. I teraz to będzie działało, że już będą mieli te ścieki też. No, ale zaczęliśmy od generalnego niezadowolenia tutaj, no. Widzicie, nie działało wszystko prawidłowo. Zobaczcie, wydajność pompowania wody 120 metrów sześciennych. Na razie 3000 zużywamy, mamy 120 tysięcy i podobnie z kanalizacją, także to nam powinno starczyć na długi okres czasu. No dobra, więc mamy, na razie doprowadziliśmy tutaj jakiś prąd. W ogóle, zobaczcie, macie też nazwy ulic. Ulica Sołacz, ulica Sebastian, tutaj Stoki, Sikora. Możemy sobie dać zbliżenie na domostwa. Tak to wygląda, tak się prezentuje Łódź. Niespełna miesiąc od startu rozgrywki, mamy 162 mieszkańców, no dobra, ale jak widzicie, na razie im tylko zbudowaliśmy ten sektor mieszkalny, także musimy im zbudować robotę, żeby mieli gdzie pracować, sektor przemysłowy. Dobra, zacznijmy od takiego może. Także i tutaj też będziemy musieli prąd doprowadzić do tego sektora oczywiście. I będziemy musieli im zbudować sektor handlowy, żeby mieli gdzie robić zakupy. Sektor handlowy ja stawiam mniejszy taki, bo zazwyczaj on nie jest taki strasznie duży, aż potrzebny. Ja je może zbuduję tu... Oj! Ja je może zbuduję tu gdzieś tak... O! Na skrzyżowaniu. Będą mieli jakieś sklepiki. O! I po drugiej stronie może jeszcze też. Im dajmy trochę sklepików jakiś. Na razie coś takiego wystarczy. Widzicie, 11 tysięcy mam saldo. No i teraz w zasadzie główny cel tej rozgrywki jest to, żeby po prostu miasto zaczęło być rentowne, nie? No bo jak widzicie, na razie mam minus 700 budżet. No i jakby tak to miało wyglądać, to by się dla nas skończyło tragicznie. Także musimy, no bo byśmy po prostu splajtowali. A na tym etapie też jeszcze nie możemy brać pożyczki, bo to dopiero, widzicie, musimy osiągnąć liczbę 440 mieszkańców. Dobra, tutaj zobaczcie, nie mają prądu te budynki przemysłowe. Także też im doprowadzimy nitkę. Chociaż może bym jeszcze zrobił w sumie coś takiego. Tu może zróbmy jeszcze, o. Sektor przemysłowy. Tu im dostarczymy wtedy nitkę bliżej, w sensie, no tak, coś takiego zrobimy. O, i to powinno chyba ogarnąć. W sensie, jak się rozbudują te sektory przemysłowe. O, widzicie, już się tutaj rozbudowują. Dobra, to nawet możemy od razu tu pociągnąć, o. I teraz powinni mieć prąd już. Teraz zobaczymy, czy to zniknie. No, znika, widzicie? I tutaj już ładnie doprowadziliśmy prąd. Jak widzicie, zużycie elektryczności na razie mamy 4 MW. Produkcję mamy 16 z tych dwóch turbin wiatrowych, także no, na razie ogarnęliśmy sytuację, tak można powiedzieć, na poziomie takim podstawowym. Ale miasto jest jeszcze nierentowne.
No i cóż, chyba będziemy musieli dalej. Sektory mieszkalne nie są, jak widzicie, potrzebne. Dobra, zbudujmy jeszcze trochę może tych sektorów handlowych, bo tutaj coś pisze, że by chcieli jeszcze. To jeszcze im powiedzmy trochę zbudujmy tych sektorów handlowych. No i na razie w zasadzie w tym momencie rozgrywki, no to chodzi po prostu o to, żeby złapać tą ludność, żeby rozkręcić to miasto, no i żeby to miasto stało się rentowne. Zobaczcie, minus 200 dolarów, także jeszcze jestem na minusie. Czy to są dolary, czy euro? No nieważne, w każdym razie jeszcze jestem na minusie. Dobra, może wolnijmy jeszcze tu wypełnienie, żeby tu... No jeszcze powstały, powiedzmy, jakieś sektory mieszkalne i to nam chyba na razie wystarczy. Nie wiem, czy na tym dojedziemy do tych 400 tam iluś mieszkańców, ale no wystarczy nam do jakiegoś funkcjonowania tutaj tej łodzi. Widzicie, w ogóle nam noc zapadła, także trochę słabiej widać to wszystko. Tutaj w ogóle możecie sobie przeglądać też różne rzeczy. Tu są widoki informacyjne. Macie, zobaczcie, prąd. Widzicie, 5 MW zużywamy, 16 produkujemy. Woda zużywamy 6000, mamy 120. Także na razie nam to na sporo wystarczy. Zadowolenie mieszkańców, zobaczcie, mamy tylko 32. W rejonach handlowych 78. Przemysłowych 74. Także jest duże zadowolenie. Tutaj coś są niezadowoleni, nie wiem czemu. Brakuje coś tam pracowników, widzicie? No ale dobra, już tutaj mamy 287 ludzi. Także niebawem powinno się udać jakby osiągnąć ten poziom osady, czyli zrealizować pierwszy kamień milowy. No i od tego momentu będziemy mogli stawiać sobie szkoły podstawowe, kliniki, wysypisko, brać pożyczki, nakładać podatki. No także to też pewnie nam zwiększy jakieś dochody tutaj. Ale jak widzicie, już osada stała się... Nasza tutaj łódź już się stała rentowna na poziomie 312 mieszkańców. Mamy 180 dochodu tygodniowo, także zaczęło miasto zarabiać na siebie, co jest bardzo ważne, żeby no całe tutaj, cały nasz proces, cała nasza tutaj budowa była po prostu rentowna, nie? Dobra, przyspieszmy ten czas. Nie wiem, czy na takiej rozbudowie nam wystarczy i dobijemy do tych 440. Czy jeszcze tutaj będą się sektory mieszkalne jakieś stawiać? Zobaczymy. Jest lekkie zapotrzebowanie, zobaczcie, na sektory mieszkalne. No, tu to dopiero bym zbudował, taki ogromny. Dobra, nie, może zejdę z tego wypełnienia, wezmę ramkę po prostu. I dobra, dajmy jeszcze trochę. O, cyk, tu jeszcze walnijmy domki. No. I zapraszam do osiedlania się. Myślę, że to już powinno styknąć, żeby wbić tych 440 ludzi. No i potem będziemy musieli dla nich zbudować właśnie tą szkołę, klinikę. Zobacz, już się pojawia jakieś zapotrzebowanie na rejony przemysłowe. Ale i tak jest zapotrzebowanie cały czas na te budynki mieszkalne. Zobaczcie, 430, czyli nie wystarczyło jednak, żeby wbić. No dobra, no to jeszcze w takim razie, to jeszcze im powiedzmy cyk, tak zróbmy. No i teraz już powinniśmy dobić do tych 440. To nam powinno odblokować kolejne możliwości. Jak widzicie, łódź się rozrasta. Są pierwsze osiedla mieszkalne, do których sprowadzają się łodzianie.
celem zbudowania nowej, prężnej metropolii. Tak to się wszystko zaczyna. Ulica Sebastian. No powiem wam, że wydaje mi się, że spoko gra to będzie właśnie takie te zimowe, styczniowe wieczory. Właśnie miałem taką ochotę sobie w nią zagrać już od dłuższego czasu i mówię, no akurat teraz jest taki okres bez premier, to chyba będzie dobry moment, żeby to zrobić. Dobra, zobaczcie, udało nam się osiągnąć pierwszy kamień milowy, mamy osadę, osiągnęliśmy 440 ludzi. No i co? I teraz szkołę podstawową musimy postawić, klinikę, a także wysypisko, żeby zaspokajać potrzeby tej osady. I zobaczcie, kolejny kamień milowy to jest wieś. Myślę, że jeszcze w tym odcinku powinno nam się udać to osiągnąć. To jest 900 ludzi. Wtedy już straż pożarna, policja wskoczy, nowe specjalizacje i tak dalej, i tak dalej. Także dobra, zacznijmy od tej szkoły i tylko może ja bym zrobił jeszcze coś takiego, że bym zrobił tu od razu drogę gdzieś w tą stronę, przynajmniej jedną, albo nawet może i dwie, żeby potem nam, wiecie, żebyśmy mieli też rozgałęzienie od razu w tamtym kierunku. A tu może byśmy te budynki im zbudowali, czyli co oni chcą? Szkołę. Zobaczcie, mamy podstawówkę, no i chyba tu im postawię, nie? No bo gdzie mógłbym? Tu jeszcze mógłbym gdzieś, ale to widzicie, nie zapewniłoby wszystkich. I tak nie zapewni wszystkich, nie mam w sumie jak postawić tak, żeby wszystkich objęło. No ale obejmie, powiedzmy, sporą część ludzi. Jak tu postawię tą podstawówkę. Tak, na skrzyżowaniu trochę. Dobra, postawmy na skrzyżowaniu podstawówkę. I co? I opiekę zdrowotną, klinikę. No to klinikę tak tu bardziej na środku, koło podstawówki od razu dziewnijmy. Klinika obejmie wszystkich, jak widzicie, wszystkie ulice na zielono. Że spoko. Czyli zbudowaliśmy im to, co musieliśmy zrobić. Zobaczmy, jak tam, czy te podatki już funkcjonują, bo to się pojawiły, tak, 9%, bo co? Tu możecie sobie te podatki obniżać, podwyższać, jak chcecie. Mogę też pierwszą pożyczkę wziąć 20 tysięcy, ale może się obejdę bez tego, bo widzę, że mam jeszcze 8 tysięcy tutaj na rozwój, także to jest całkiem sporo. Tak naprawdę, a i wysypisko, bo to już śmieci, zobaczcie. Się pojawiają, o, wysypisko 6 tysięcy. Dobra, postawmy takiej dość sporej odległości, powiedzmy. Ciach. Nie wiem, czy tu prąd będzie miał to wysypisko. Najwyżej dociągniemy. Nie będzie miał. Dociągnijmy stąd. I już powinno być. To jest już dzisiaj w pełni o prąd. Zobaczcie, zużycie elektryczności 12 MW, produkcja 16, czyli niedługo też będziemy musieli kolejną turbinę wiatrową postawić. Tu coś, zobaczcie, cały czas te śmieci się skarżą. Nagromadzenie śmieci. Rezydencja Orłowiec. No tak, ale zbudowałem wysypisko, więc... Śmieciarki w użyciu, więc to powinno zacząć funkcjonować. Zobaczcie, duże jest zapotrzebowanie na te regiony mieszkalne. Ale nie wiem, czy turbiny wiatrowej nie powinienem postawić. Chociaż, dobra, może jeszcze trochę sobie mogę pozwolić, żeby trochę domków zbudować. No dobra, jeszcze tu pociśnijmy, powiedzmy. O! Powinniśmy to ogarnąć jeszcze energetycznie. No. I tak widzicie, się rozwija nasze miasto. Widzicie, tyle z tego kwadracika na razie zajął. Także jeszcze mamy sporo tutaj terenów. Rejon przemysłowy generalnie musi być zawsze oddalony od tego regionu mieszkalnego. No bo jak jest za blisko, no to wpływa jakby negatywnie na te budynki. Tylko tak oddaliłem.
Nie wiem, czy tu by nam się nie przydała jakaś taka obwodnica trochę, wiecie? Typu, żebyśmy coś takiego pocisnęli też. A, nawet tak, możemy przeciągnąć. O, nie uda się? No to głupio to zbudowałem. To bardzo głupio to zbudowałem. Nie da się cofnąć ruchu. Chyba się nie da cofnąć ruchu. Oj, no to strasznie głupio to zbudowałem. Da się jakoś skasować? Kurde, no. No połączyłem to, nie? Ale tu, zobaczcie, tu dałem ciała. Zbyt strome zbocze. Ajajajajaj. No dobra. Trochę... trochę już, zobaczcie. Nie tak to zrobiliśmy wszystko. Dobra, może jakoś to się ogarnie. Chodziło mi po prostu o to, żeby zrobić tu im arterię, żeby z drugiej strony też mogli do tej pracy dojeżdżać, nie? To też połączmy od razu. Inaczej. Ciągnijmy to tak. Znowu mi wyskoczy, że zbyt strome zbocze. No i tu jest, widzicie. Ślepy zaułek. Kurde, no, ale głupio to zrobiłem. No dobra, jakoś przeżyją bez tego. To nie jest w sumie też nic takiego. Znaczy, no głupio to po prostu wygląda, ale... ale mogą se tędy jeździć też. Bo tutaj jakoś jest, możecie sobie... o, trafik, nie? I chodziło mi o to właśnie, żeby... żeby tu znowu się za bardzo nie korkowało, tylko żeby mogli też tędy jeździć, nie? Także tak to po prostu gdzieś tam sobie myślałem o tym wszystkim. Dobra, już dalej nie budujmy, bo zobaczcie, mamy 1000 kasy tylko. Będziemy potrzebować zaraz produkcja, zużycie, no już prawie zużycie mamy energii, także zaraz będziemy musieli wiatrak kolejny postawić. Brakuje nam, zobaczcie, tych terenów mieszkalnych cały czas. Dobra, to dajmy już tu chyba. Cyk. A tu dajmy może handlowy. I tu też może dobijmy jeszcze tym handlowym. Co tu zostało, zobaczcie. Sklepiki jakieś. Dobra, myślę, że możemy przyspieszyć czas, bo teraz tak głównie czekam na to, żeby tutaj te 6000 na kolejną turbinkę mieć wiatrową. Jak tam? Zużycie 12. LV, o, to w miarę jeszcze ogarniamy. Wysypisko działa, jak tam wysypisko, ile tutaj mamy? 2% na razie się zostało zajęte terenu wysypiska, także powinno nam na sporo czasu tutaj starczyć. Cały czas jest zapotrzebowanie na te tereny mieszkalne. Dobra, dajmy wypełnienie, może tu walimy jakiś teren mieszkalny jeszcze. Dobra, coś takiego dajmy. A, i tu wody chyba będzie brakowało. No nie, jest woda, dobra. Na szczęście tą sieć zrobiłem, zobaczcie, dla całego tego terenu.
Prąd tu ładnie jest doprowadzony, no i dobra. Na razie ciśniemy. Prawie już jest 6000, także zaraz postawimy kolejną turbinę wiatrową i będziemy produkować 24 tej energii. No tym bardziej, że zużycie już, zobaczcie, dochodzimy prawie do jakby naszych możliwości produkcyjnych. Dobra, mamy 6 koła, także budujmy od razu kolejną turbinkę. Cyk. No i teraz zobaczcie, od razu 24 produkujemy energii elektrycznej. No, pojawia się zapotrzebowanie, zobaczcie, na rejony przemysłowe. Czyli na po prostu ich miejsca pracy tutaj. Dobra, zróbmy cały taki tutaj rejon przemysłowy. O! Kolejny poziom osiągnął budynek. I mamy wieś, zobaczcie. 900 ludzi udało się osiągnąć. No i teraz nowe opcje tutaj zostały różne odblokowane. Między innymi straż pożarną, policję. Możemy postawić, zobaczcie, remiza, posterunek policji. Także to na pewno sobie zrobimy. Możemy też, zobaczcie, nabyć nowy kawałek gruntu. No dobra, to może nawet zacznijmy od tego, widzicie? A tutaj możemy sobie kupować te tereny. Zatrzymajmy może czas. No idziemy tutaj kupić, jak myślicie, na północ, południe, wschód, zachód. Najłatwiej będzie chyba na zachód, bo tu, zobaczcie, nie ma rzeki żadnej. Nie ma zapór terytorialnych, można normalnie sobie pociągnąć. I chyba tak zrobię, że ten kawałek chyba kupimy zachodni, chociaż tutaj nie ma, zobaczcie, ani rudy, ani ropy. Na tym pierwszym też nie mamy. Tu byśmy mieli, zobaczcie, ropę. Tu też byśmy mieli ropę. Ale dobra, zacznijmy sobie na razie też od tego bez złóż, może 3,5 koła to kosztuje, kupmy. Także widzicie, już teraz mamy większe po prostu tereny pod rozbudowę tego wszystkiego. No i co? Zbudujmy sobie tą straż pożarną i posterunek policji, myślę. Straż, widzicie. Cyk. Remiza strażacka. I posterunek policji. No nie mamy siana, bo to 12 koła. Także jeszcze będziemy musieli zarobić na ten posterunek. I puśćmy czas. Także tak wygląda miasto Łódź. Miasto Łódź. W początkowej fazie rozgrywki. W ogóle ja zachęcam do podpowiadania też, bo ja tak jak ja mówię, ja grałem tylko raz w tą grę, tam 7 czy 8 godzin. Także no, zresztą nawet widzicie, że ja nie jestem też jakimś tutaj omnibusem, jeśli chodzi o ten tytuł, także zachęcam do podpowiadania. Co tutaj dobrze zrobić, co pójść, jak to wszystko stawiać i tak dalej. No dobra, fajnie, że jesteśmy rentowni, że zarabia tutaj miasto. Możemy tworzyć dzielnice, ale też właśnie nie wiem za bardzo, co to daje, to możliwość tworzenia dzielnic. Ja chyba tego nie zrobię na razie. Znaczy tam chyba można konkretne przepisy dla dzielnic ustanawiać, ale ja na razie przepisów żadnych nie chcę wprowadzać tak naprawdę. Zobaczcie, tu można niby dać przepisy, że zużycie energii, wody i tak dalej. Natomiast to znowu utrzymanie budynku wam rośnie wtedy, że to wszystko kosztuje tak naprawdę. Więc moim zdaniem się to nie za bardzo opłaca, przynajmniej w tym momencie gry, może później dalej się opłaca to stawiać, natomiast obecnie chyba nie za bardzo. Brak funduszy, zobaczcie, mamy na posterunek 12 koła musimy mieć. Zobaczmy na trafik, bo nam się trochę rozrasta to miasteczko, ale nie, na razie tutaj troszeczkę jest, więc widzicie, dobrze chyba, że zrobiłem z tej drugiej strony obwodnicę. No tutaj w sumie się nie dziwię, że się korkuje, ale na razie to zobaczcie, i tak jest średnie natężenie ruchu 94%, także to jest ok.
Tu się trafikuje coś też. Generalnie to nie ma korków, tak naprawdę. Wody ile? O, już 27 tysięcy, zobaczcie, zużywane. No to już trochę jest zużycie wody. A to 120. No to tak 1/6 już wykorzystujemy przy mniej więcej 1000 mieszkańców. Dobra, mamy, zobaczcie, hajs na posterunek, to postawmy. Posterunek policji i co? I tutaj postawimy? Chyba tak, no. Ewentualnie, no. Tak, możemy postawić. Dobra, postawmy, tak. Gdzie wszyscy są od razu szczęśliwi, bo teraz panowie policjanci ich tutaj chronią. No i co? I teraz widzicie, cały czas jest zapotrzebowanie na te sektory mieszkalne, także tutaj jeszcze dostawmy im domków. No i zobaczcie, mamy 987 ludzi, także zaraz Łódź osiągnie swój pierwszy 1000 mieszkańców. Trochę brakuje tych rejonów handlowych, ale to na razie. Dobra, to tu może jakieś pojedyncze, zobaczcie, bo tu mamy trochę wolnego terenu. Może jakieś pojedyncze te budynki handlowe tu postawmy. Żeby po prostu wypełnić tą dziurę, która tam była. 1007 mamy ludzi. Co teraz? Teraz celujemy w niewielkie miasteczko. 1400 osób. No i tu już będziemy mogli parki i place stawiać. Budynki unikatowe, kształtowanie krajobrazu. Też zobaczcie, jakieś tutaj drogi i czteropasmówki będziemy mogli stawiać. Place, małe parki, korty tenisowe nawet. No to naprawdę będzie coś fajnego. Zobaczmy, jak tutaj ten nasz budżet wygląda. Póki co jest rentowne wszystko. Zobaczcie, mamy dochody 3700, wydatki 2900, także jesteśmy na plusie. Już trochę jest budynków drugiego poziomu, jeśli chodzi o strefy mieszkalne. O, tu nie mają prądu, zobaczcie. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Dobra, to musimy nitkę doprowadzić. To moment. To chyba nawet stąd może jakoś doprowadzimy, będzie. To będziemy mieć drugą taką linię. O, tak może jakoś pociągnijmy. No a ty czemu nadal nie masz? Dobra, też masz. Widzisz, tak trochę z drugiej strony też im ten prąd doprowadziłem, bo to w sumie korzystne. To tutaj będę sobie ciągnął też na południe, a stąd też, no, na południe, tylko że z drugiej strony, nie? A, no dobra. Dajmy może przybliżenie na mieszkańców Łodzi. Co tutaj robią wariaty? No żyją sobie tutaj, zobaczcie, na ulicy Sebastian. Ulica Złotno. O, to nawet jest chyba taka. Osiedle Złotno jest w Łodzi. Ulica, nie wiem w sumie. Ulica Stoki, no Stoki jest w Łodzi. Ulica Sikory. Sikora to nie wiem. Ulica Wola. No nieźle, nieźle. Nieźle to wszystko wygląda. Rentowność coś 500 mamy. Zużycie prądu 24 na 21.
Dobra, wiecie co, może im dostawię trochę tych rejonów przemysłowych, tak mi się wydaje. W sumie. To co się będziemy ograniczać, nie? Dziabnijmy jeszcze tu. Masz jakaś burza z piorunami jest? 1115 mieszkańców. Ile do tego niewielkiego miasteczka? 1400 potrzebujemy. Ale dobra, wiecie co, bo nagrywam już tutaj ponad 40 minut z tego co widzę, to myślę, że to dobry taki odcinek wprowadzający. Tutaj zrobiliśmy właśnie, wbiliśmy te dwa pierwsze kamienie milowe, osadę, wieś. A myślę, że już niewielkie miasteczko, no to zapraszam Was na kolejny odcinek tutaj z tej serii, z gry właśnie City Skylines. Trzymajcie się, do następnego, no i cześć!